z naszych uroczych koleżanek, które wiedzą wszystko na temat show biznesu. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Cześć. Wszystko to się zaraz okaże. I które rozemocjonowały wiele osób w ostatnich dniach. Będę mówiła teraz o Antku Królikowskim i o tym, jaka fala krytyki spłynęła na niego od środowiska, które w zasadzie go też zna prywatnie, przez wydarzenia i przez informacje, które on przekazywał na swoim profilu. Dobrze, że używ... Na to, co on wyprawia. Użyję takiego słowa. Wyprawia, a raczej wyprawiał. No to zacznijmy Tłumaczę. Od początku. Zacznijmy od początku. Historia jest taka, że w sobotę Antek Królikowski postanowił promować pewną walkę w mieszanych sztuk walki w sposób dosyć kontrowersyjny, ponieważ postawił naprzeciwko siebie dwóch sobowtórów. Sobowtóra Załęskiego i sobowtóra Putina. Dwóch prezydentów krajów, których z danej sytuacji nie wycofał się, a oznajmił, że nie miał na myśli tego, że realnie że to sobowtór będzie walczył z drugim sobowtórem, a że po prostu zawodnicy, którzy nie wiedzieli o tej promocji, będą ze sobą walczyli. Natomiast Ma Fashion wczoraj opublikowała taki wywiad, gdzie go znalazła tam w odmętach internetu, gdzie Antek przy promocji tego wszystkiego opowiadał jawnie o tym, że to właśnie tych dwóch aktorów, tych dwóch sobowtórów stanie do walki przeciwko sobie. Osiągnęło to takie rozmiary, że dzisiaj w nocy Antek Królikowski postanowił usunąć obydwa zdjęcia i opublikował materiał wideo, opublikował filmik, w którym jawnie przeprasza i oznajmia, że popełnił błąd, że ma problemy zdrowotne i teraz musi zająć się swoim zdrowiem, ponieważ ostatni czas był dla niego trudny i bardzo żałuje tego, co się wydarzyło i wycofuje się z całej akcji. Taka jest historia i chciałam powiedzieć, że zarówno ja, jak i zakładam i wy, i w ogóle nasze stanowisko tutaj redakcyjne jest takie, że to, co się wydarzyło, było niedopuszczalne, ale na szczęście Antoni Królikowski poszedł po rozum do głowy, tak powiem kolokwialnie, do Amanta Kina. A uwaga, Mikołaj również działa w biznesie filmowym. Wprawdzie jest dopiero na jego początku, ale zamierza zająć się produkcją i o ile starszy syn Pawła DeLonga jest już w tej branży od jakiegoś czasu i sam Paweł DeLong podkreślał, że pomagał synowi stawiać pierwsze kroki.